Witam Państwa w rozmowie tygodnia. Dziś naszym gościem jest pan Marek Kiwit, wójt gminy Ciechanów. Witamy serdecznie, panie wójcie. Witam panią, witam państwa. Panie wójcie, w najbliższy weekend odbędą się dożynki gminne. Jeżeli dobrze pamiętam, są to już trzecie dożynki. I chciałabym, żeby pan wójt nam powiedział, co przygotowano i jaka jest tradycja dożynek gminnych. To może już trzecia, bardziej dopiero trzecie. Po 24 latach zarządzania tą gminą. I nie ukrywam, że na podpowiedź byłego naszego proboszcza ciechanowskiego, Sławomira Trzaski, kiedy robił dożynki swoje parafialne, namówił mnie, żeby zrobić dożynki gminne. I wtedy po raz pierwszy zrobiliśmy dożynki gminne, czyli 3 lata temu. Wtedy opiekę nad dożynkami jako parafia przejęła parafia popularnie zwana Farska, czyli chyba bodajże świętego Józefa. I w ubiegłym roku moja parafia, czyli fatymska parafia, w tym roku biskupów męczenników pod przywództwem, tak mogę powiedzieć, księdza proboszcza Adama Gdypa. Tradycyjnie wystawa sprzętu rolniczego, wystawa sprzętu pożarniczego, wieńce, te sołectwa, które przygotują wieńce, wystawa tych wieńcy, msza święta, przemówienia, moje powitanie gości, przemówienia gości zaproszonych, jak będą tacy chętni. No i później przy pomocy 3 zespołów disco polo, zabawa dla wszystkich mieszkańców, którzy tylko przyjdą, nie tylko mieszkańców, którzy tylko przyjdą na dożynki, żeby to można było się pobawić, a mam nadzieję, że Pan Bóg mi pomoże i pogodę zmieni, jak tydzień temu w Opinogórze. Że w tą niedzielę będzie ładna pogoda, że będziemy się mogli spotkać bez obawy, że zmokniemy i że będzie fajnie. No, dla wszystkich uczestników gwarantujemy nie za dużo, ale chociażby jedno niskie grochówki wojskowej. No i w taki sposób zobaczymy. Ile A co będzie. Z najmłodszymi w takim razie? No, najmłodsi mają te atrakcje w postaci tych zjeżdżalni, trampolin i innych takich tematów, bo to w zasadzie dla dorosłych, ale wiadomo, że rodzice przyjdą, tak jak rodzice przychodzą na dzień dziecka z dziećmi, to teraz dzieci przyjdą z rodzicami, żeby się z rodzicami opiekować. Nie, to też są te atrakcje typu te zameczki zjeżdżalni i takie tematy, żeby też... I prawdopodobnie animator, który się tymi dziećmi będzie się starał w międzyczasie zajmować. I rozumiem, że wszystkie te informacje dotyczące dożynek gminnych można znaleźć na stronie. Są na naszych plakatach, są na naszej stronie, jest zaproszenie w tygodniku ciechanowskim, także to co możliwe jeszcze chyba dzisiaj są uzupełniane plakaty, bo niektóre plakaty są zrywane, nie wiem komu to potrzebne i dlaczego, ale uważam, że to taki okres trochę nastał, tej późnej jesieni. Tak. Zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko modlić się o pogodę, żeby dopisała. Modlić się o pogodę i wszystkich Państwa serdecznie zaprosić na te trzecie dożynki gminne. Mówię, nie tylko mieszkańców gminy Ciechanów. Zapraszam wszystkich, którzy mają niedaleko, bo to jest w Agroturze w Niestumniu, niedaleko. Zapraszam serdecznie, przyjedźcie Państwo. Zobaczycie tą pracę rolników, chociaż w postaci tych wieńców, a przy okazji każda osoba zaproszona z gości tych honorowych, jak ja nazywam VIP-ów czy innych, ale Państwa udział, to jest uhonorowanie ciężkiej pracy rolnika, pokazanie się, że my tym rolnikiem, który żywi nas, a niejednokrotnie bronił, jesteśmy za nim murem, także będziemy ich pomagać, chociaż wspierać duchowo na tej imprezie. My również dołączamy się do zaproszenia. I być może, drodzy Państwo, do zobaczenia na dożynkach gminnych. Tak jest. Teraz, panie wójcie, chciałabym, abyśmy porozmawiali o inwestycjach, które są realizowane bądź będą realizowane na terenie gminy Ciechanów. Jakie to inwestycje? Jak sobie przypominam, pierwszy nas wywiad w tym studiu, w ubiegłym roku, byłem wtedy tak troszeczkę przytłamszony, dlatego że te inwestycje, jak ja to nazywałem, strategiczne, budowa drogi czy ulicy Wierzbowej, z części ulicy Wiejskiej, ślamażyła się, bo pogoda nie sprzyjała nam wtedy, bo od pewnego okresu czasu deszcze intensywne. Rozpoczęcie budowy kanalizacji w Chruszczewie, dopiero rozpoczęcie nastąpiło w październiku. Droga, ulica Wierzbowa i Wiejska została oddana do użytku. Na pewno jakieś jeszcze błędy wyjdą, ale mamy 5 lat gwarancji. O tyle inwestycja na Chruszczewie postępuje zgodnie z harmonogramem.
ale to też jest dzięki temu, że firma, którą ja się bałem, bo ja firmy nie znałem, bo na rynku ciechanowskim znałem 3 firmy, Melwowód, Młyńscy i Olszewscy, tak powiem, bez nazwy tak dokładnie firmy, tylko po nazwiskach, no Melwowód wymieniłem, ale Melwowodu nie ma. Znałem te firmy, tej firmy nie znałem, to jest powiat przasnicki, ale firma, która stanęła na wysokości zadania i pokazuje, że jeżeli się chce, to naprawdę nawet w tych trudnych czasach, kiedy robocza godzina jest bardzo droga, kiedy materiału brakuje na rynku, kiedy cena paliwa idzie w górę, można się wyrabiać w terminie. A muszę zaznaczyć, że projekt, który był robiony przez Euromosty Wrocław, prawie z tego projektu zostanie około 30%. Ten projekt non-stop jest przerabiany, poprawiany. Firma Euromosty 6 lat temu robiła prawie projekt. U mnie poprzez uzgodnienia część tematów już wypadła, chociażby obwodnica w tym czasie, rondo, zaczęło nam to kolidować, ale jeżeli się robi na 4 brygady, co się rzadko spotykałem, że przy kanalizacji, jeżeli się robi na 4 brygady, to dotrzymujemy terminu. I jeżeli nastąpi poślizg, to tylko z jednego tematu. Nastąpi poślizg z tematu późno uzgodnionych terminów wycięcia drzew na szlaku kolektora głównego, który jest układany wzdłuż drogi 615, czyli tak zwana ulica Młask. Ale to tylko z tego tematu, to jeżeli w najgorszym przypadku nastąpi opóźnienie około miesiąca, to nie jest tragedią w porównaniu do kanalizacji na Kargoszynie, gdzie było opóźnienie rok i 2 miesiące. Rozumiem. I wiadomo, że na bieżąco w tej chwili rozpoczęte potrójne utwardzenie dróg. Jest między innymi to, co zawsze pan Sołtys z Wólki Rydzewskiej walczył o taką drogę na kolonie Wólki Rydzewskiej. Te prace się rozpoczynają, tak samo jak i 2 ulice. Na razie potrójne, bo docelowo to będą ulice tak jak ulica Willowa, czy ulica Wierzbowa, ale na razie, żeby nie było dołów, żeby się nie kurzyło mieszkańcom, 2 ulice bezpośrednio do granicy miasta przyległe, czyli ulica Świerkowa i Modrzewiowa, będzie utworzona tym potrójnym utwardzeniem. Tak samo 2 ulice w Goryszach, które też będą w taki sposób zmodernizowane. Bieżące utrzymanie dróg, to jest też u nas w naszej gminie, to jest około 1 200 000, 1 300 000. No i niestety, ale w dalszym ciągu wodociągowanie gminy Ciechanów. Ja już kiedyś powiedziałem, że jeżeli byśmy się patrzyli na sołectwa i miejscowości, to mamy 100% zwodociągowane gminy, ale i tak co roku wydajemy około 1 000 000 na wodociągowanie, dlatego że około 20 domów przybywa nam rocznie w naszej gminie. I żeby oni się wybudowali w jednym terenie, no to wydatkujemy 600 000 i mamy te 20 domów zwodociągowane, ale niestety mieszkańcy sobie wybierają. Jeden chce pod lasem mieszkać i w Kownatach, drugi chce mieszkać w Przążewie czy w Niestumniu, a trzeci chce mieszkać na Rudkach, gdzieś w Begnach czy Borkach i trzeba te odcinki poprowadzić, czyli tych około 20-30 przyłączy do linii wodociągowych na kwotę około 1 000 000 zł. To takich główniejszych inwestycji, które w tej chwili trwają. I na przyszły rok. No przyszły rok to przede wszystkim to, co mnie najbardziej leży na sercu, to rozpoczęcie budowy domu strażaka w Rydzewie. A dlaczego powiedziałem, że mnie najbardziej na sercu leży? Od 16 roku życia jestem związany z OSP. Wtedy jeszcze z OSP, później z drużyną młodzieżową strażacką w zespole szkół numer 1. Tutaj w tak zwanym popularnym mechaniku przez 3 lata ta drużyna strażacka istniała, a później jako prezes swojej OSP w swojej miejscowości Wiksin i od 24 lat jako prezes gminny OSP w naszym Ciechanowie. To jest, Rydzewo jest najdalej oddaloną miejscowością od Państwowej Straży Pożarnej, najbardziej mobilna jednostka. W tej chwili młodzież, młodzi ludzie, którzy na każde wezwanie, na każde zawicie syreny są przy strażnicy, jadą gasić pożar, czy pompować wodę, czy chociażby szerszenie, zdejmować się pszczoły, rój pszczół. Tam jest również jedna druhna, czy druhenka, która uczestniczy jako młoda dziewczyna, ale pełnoletnia uczestniczy w akcjach gaśniczych,
to będę chciał też, a nie, może tego nie będę mówił, bo może akurat oglądasz kiedyś to, żebym za wcześnie nie zdradził pewnych tajemnic, ale chciałbym w jakiś sposób podziękować tej młodej dziewczynie za zaangażowanie, chociaż mamy 4 druhny u nas w naszym OSP gminnym, 3 są w Gąskach i właśnie jedna druhenka, która jest, ale mam nadzieję, że w ślad za tym pójdą inne dziewczyny, tym bardziej, że Powiatowej Straży Pożarnej jako ratownik, czy jako strażak została też pani. Czyli jest kobiety, garną się nie tylko za kierownicę, nie tylko do gotowania, ale również i do niesienia pomocy mieszkańcom, ratowania, gaszenia pożarów, czy udzielenia innej pomocy. I to chciałbym wybudować strażnicę, żeby można było tą strażnicę się pochwalić nie tylko w powiecie ciechanowskim, ale również na północnym Mazowszu, żeby garaże były wyposażone w taki sposób, jak ja to w swoim życiu naoglądałem się w Polsce, żeby były i wyciągi od rur wydechowych i wszystkie zaplecze dla strażaków, że kiedy wchodzi, żeby się czuł tak, jak u siebie w domu i wiedział, gdzie co leży i żeby jak najszybciej do akcji wyjechał. Wiadomo, że w dalszym ciągu drogi, bo dróg nam, mimo że i tak już mamy w większości dróg utwardzonych, czyli tą tak zwanych asfaltowych, ale jak się ma 215 km dróg, to nie da rady wszystkiego w ciągu nawet 24 lat zrobić. Tym bardziej, że trzeba wspomnieć, że inwestycja ulicy Wierzbowej i Chruszczewa to jest w sumie 15 milionów złotych. Czyli to są były olbrzymie wydatki. I chcę przejść z kolego po miejscowości Gąski. Gąski nam się tak troszeczkę mocno rozbudowały. Gąski, jeżeli ktoś nie wie, to ja mogę powiedzieć. Gąskie są tak zwane leperowskie, Gąski Piaskowe, Stara Wieś i Gąski przy Ciechanowie. Dlaczego Gąski leperowskie? To nie jest tak wyssane z palca. Jest budowana była nowa świetlica i w tej świetlicy gościł w świętej pamięci Andrzej Leper. Dlatego ta część Gąsek została nazwana Gąskami leperowskimi. I chcielibyśmy kanalizować tą miejscowość w najbliższych latach. W tym roku bym chciał jeszcze podpisać umowę na projekty, ale chciałbym usłyszeć od mieszkańca osobiście się, bym przeszedł prawie do każdego mieszkańca dotrzeć, żeby osobiście powiedział, że czeka tylko na kanalizację między innymi. Ja wiem, że nowe osiedla, te czy tamte, znaczy w Gąskach, nie tylko na kanalizację, ale przede wszystkim kanalizacja, później drogi, bo nie będziemy robić dróg utwardzonych i chodników, a później za 5 lat ktoś będzie robił kanalizację. Dlaczego no, łatwiej w Gąskie, jak inne miejscowości? Dlatego, że przez Gąski przebiega kolektor główny, który odprowadza ścieki z naszego wysypiska do oczyszczalni. Już paręnaście lat temu, kiedy prezesem PUK-u był pan Tadeusz Pikus, podjęliśmy taką decyzję, że on wybuduje ten główny kolektor ściekowy, czy tak zwany ciśnieniowy, o takiej średnicy, że będę mógł podłączyć tę miejscowość, ale nie tylko Gąskie, ale również Gorysze i Wolę Pawłowską do tego kolektora. A Gąskie są najbardziej w tej chwili jedne, bodajże trzecia czy czwarta miejscowość w rzędzie pod względem liczebności. Chciałbym to skanalizować. A obawiam się jednej rzeczy, że część terenów Gąsek, szczególnie te piaskowie, co koło piaskowie są na gruntach słabych, jest dużo oczyszczalni przezagrodowych i część mieszkańców może nie chcieć. Ale mieszkańcy sobie muszą zdawać sprawę, że oczyszczalnia przezagrodowa działa super przez 15 lat. Później po 15 latach trzeba wszystkie filtry, wszystkie żwirki wymienić, żeby to funkcjonowało w takim stadium, jak funkcjonuje w tej chwili. A to jest taki przykład właśnie z Chruszczewa, kiedy mieszkańcy 6 lat temu nie chcieli kanalizacji, ale po 6 latach przystąpiliśmy do budowy kanalizacji, a już okres użytkowania oczyszczalni przezagrodowej już trwa 11 czy 12 lat. I się obawiają, że lepiej ponieść koszt na przyłączenie się do kanalizacji, jak cały koszt odtwarzać oczyszczalni przezagrodowej. Na pewno. Rozumiem, panie wójcie, przerwę na chwileczkę, bo tutaj o planach będziemy rozmawiać na sam koniec, aby to podsumować. Dobrze, że trwają te inwestycje, które są realizowane w tym roku. Miejmy nadzieję, że żadnych dużych opóźnień nie będzie przy ich oddawaniu. Tak, tak, ale panie wójcie, korzystając, bo już dawno się nie widzieliśmy, więc korzystając z okazji... Ale to pani wina, nie moja. O, dobrze, przyznaję się. Biorę całą winę na siebie w takim razie. Mam nadzieję, że te spotkania będą częstsze i będzie pan tutaj odwiedzał nasze studio, ale panie wójcie, chciałabym z tego miejsca pogratulować, bo otrzymał pan tytuł
samorządowca, wójta dziesięciolecia i otrzymał Pan ten tytuł podczas gali Orły Polskiego Samorządu. Czym jest ta nagroda dla Pana? To jest jak gdyby ciągłość nagrody ubiegłorocznej, gdzie dostaliśmy nagrodę jako gmina. Gmina najbardziej rozwijająca się w Polsce, a szczególnie na północnym Mazowszu. I to uhonorowanie jest dla wójta gminy Ciechanów, dla Marka Kiewita, nie te ostatnie. Ale to nie jest, jak ja to powtarzam, to nie jest tylko moja zasługa, bo samemu to można na dobrą sprawę obiad zjeść, ewentualnie kawę wypić. Też kawę to dobrze w miłym towarzystwie, niekoniecznie samemu. Ten laur, który otrzymałem wtedy na tej całej gali, to jest uhonorowanie współpracy mojej, ale i moich mieszkańców, moich radnych i moich sołtysów ze mną. To dzięki nim, dzięki zaangażowaniu sołtysów, mieszkańców, chociażby za to cierpliwość, w tym Kargoszynie za to kanalizację, czy przy ulicy Wierzbowej, ale również współpracę radnych i wszystkich moich mieszkańców, ja odebrałem tę nagrodę, ale ja wtedy odbierałem, wtedy nie miałem szansy przemówienia na gali, ale bym powiedział to samo. Ja to odbieram w imieniu swoich mieszkańców gminy Ciechanów, a nie jako sam odbieram. To tylko na moje ręce spłynęło, dlatego nawet nie ważyłem się tego wziąć do domu, zostaje to w gminie na pamiątkę dla innych i życzyłbym każdemu samorządowcowi w naszym powiecie, nie tylko, żeby takiego uhonorowania doczekali się na gali, gdzie jest około 1000 osób, gdzie wyróżnionych jest prawie koło setki ludzi, bo to w różnych tematach biznesowych, lekarskich, czy tam medycznych, innych, czy samorządowych. Wtedy człowiek się troszeczkę czuje, że te zdrowie, które poświęca dla pracy, dla tego społeczeństwa, dla tej gminy, to nie idzie na marne, bo też ktoś z boku to ogląda, analizuje wyniki, analizuje wszystkie dane i wystawia do takiej nagrody. Ale jeszcze raz powtarzam, dzięki mieszkańcom i współpracy mieszkańców, radnych, sołtysów po kolei wszystkich, a chociażby również i współpracy prezesów, którzy angażują się, wygrywając przetargi, to naszą gminę modernizują, czy infrastrukturę poprawiają w kanalizacji, w wodociągach czy w drogach. Także jeszcze raz gratuluję Panie Wójcie. Ja dziękuję bardzo, ale ja dziękuję też mieszkańcom. Pomogliście mi to zdobyć. Tak, zatem życzymy kolejnych sukcesów po całej gminie. I teraz, Panie Wójcie, możemy porozmawiać o wyborach, bo nadchodzi jesień, data wyborów jest nam znana. No tego tematu się nie uniknie, tym bardziej, że będzie Pan Wójt startował po raz kolejny i starał się o stanowisko wójta gminy Ciechanów. Czy ma Pan już jakieś sprecyzowane tutaj plany, czy są w realizacji, już niebawem odbędą się jakieś konsultacje społeczne, bo mówił Pan tutaj o planach, które chciałby zrealizować, jeżeli zostanie Pan wójtem przez te kolejne 5 lat. Mówiliśmy tutaj o OSP, o kanalizacji, o nawierzchniach, co jeszcze? Pan redaktor, 7 wybory, bezpośrednie 5, a w sumie 7, bo 6 kadencji akurat lada dzień kończę. 7 i żeby nie było takiego biblijnego powiedzenia, że co 7 lat są lata bogate i lata chude. Ja uważam w swoim życiu, że te 6 i daj Boże, że będzie 7 kadencja, to były lata właśnie tłuste dla mojego życia. Mogłem się realizować, mogłem z mieszkańcami współpracować, swoje plany realizować, ale również mieszkańców. I to będą ostatnie moje wybory. Moje ostatnie wybory, bo jakbym tą kadencję wygrywał, będę miał wtedy 66 lat i czas odpocząć. Czas odpocząć. W sumie od 25 roku życia jestem kierownikiem. I mając 25 lat zostałem wiceprezesem GS-u. 24 lata w tej chwili jestem w gminie, 5 lat, czyli naprawdę po tylu latach czas odpocząć, zająć się wnukami, pobawić się z wnukami. Wnuk już jeden będzie miał 8 lat, jakbym kończył kadencję, no, ale wnuczka moja będzie miała 5 lat. Czyli jeszcze można się z takimi dzieciaczkami pobawić. Termin wyborów znamy. Szkoda, że do końca nie znam konkurentów. No wiadomo, ale że... Ale coś się klaruje. No podejrzewam, że tradycyjnie dwóch kolegów, tak jak z PSL-u na pewno wystartuje, to chyba bodajże trzeci raz. Kolega, który niezależnym komitetem idzie, czyli swoim komitetem idzie drugi raz. Najprawdopodobniej PiS wystawia, tylko że PiS teraz, od wczoraj wiem, że PiS dwóch kandydatów wystawia.
bo PiS się podzielił. Bo z początku byłem w szoku, jak to jedna partia może wystawić dwóch kandydatów, ale jest PiS i PiS. Jest PiS prawdziwy i PiS troszeczkę fabrykowany czy malowany, bo Prawi i Sprawiedliwi, no to skrót jest taki sam. I też się pojawia kandydat. Ja powiem tak, każdego konkurenta trzeba szanować, ale ja wierzę w swoich wyborców. Ja 24 lata, może nie ze wszystkimi 24 lata, bo niektórzy wyborcy moi może mieszkają dopiero od 2 miesięcy, czy od 3 miesięcy, niektórzy 5 lat, czy 10. Ale wierzę w swoich wyborców, że wyborcy, jak mi ufali przez tyle lat, zaufają mi jeszcze raz. I ja na pewno nie spocznę na laurach, bo niektórzy mówią, a jakbyś wygrał, to możesz sobie posiedzieć na spokojnie i pobimbać. Nie, nie tędy droga. Bo ja bym chciał zostawić opinię o sobie jako tego dobrego wójta, gospodarza, a nie tego, co ostatnie 5 lat sobie odpoczywał w pracy, a nie intensywnie pracował. Nie, chcę pracować ze społeczeństwem, chcę tę gminę wykończyć. A chciałbym ją wykończyć, przepraszam, nie wykończyć materiału. Dziwnie zabrzmiało. Bardzo. Jednak język polski, ta dwuznaczność niektórych wyrazów jest szokująca. Nie, ja chciałbym na przykład te miejscowości, które będą skanalizowane, jak Kargoszyn i Chruszczewo. Kargoszyn to najprawdopodobniej w ciągu 2 lat da radę zrobić wszystkie ulice na Kargoszynie, a Chruszczewo do końca kadencji byłaby szansa też położenia wszystkich ulic, które są na tych miejscowościach, zostawić już prawie jako, tak powiedzmy, miejskie dzielnice z całą infrastrukturą chodnikową, asfaltową i z lampami, chociaż lampy prawie są wszędzie, może na niektórych tych nowych uliczkach nie, ale prawie lampy wszędzie, ale żeby ten normalny mieszkańcy mogli wyjść spokojnie, nie wiadomo jakich butach, nawet dziurawych, żeby sobie nogi nie zamoczyli, żeby można było po tym asfalcie i po tych chodnikach normalnie chodzić. To jest te moje marzenie, ale ja przecież nie mogę zapominać właśnie o tych mieszkańcach, którzy 24 lata temu ich zastałem. Takich mieszkańców, którzy mieszkają na Wódce Rydzewskiej, w Rydzewie czy w Chocumniu. O Rydzewie już mówiłem odnośnie strażnicy, ale zostają na przykład chociażby Ujazdowo, gdzie w przyszłym roku byśmy chcieli rozpocząć, bo są już projekty. Jest teren, część materiałów kupiony na budowę świetlicy murowanej w Ujazdowie. Plany tegoroczne odnośnie budowy drogi w Rykaczewie po wielkich jak gdyby sporach i ten przekładamy, ja w piątek będę na zebraniu w Rykaczewie, przekładamy tą drogę jednak na przyszły rok z tego względu, że projektanci zaprojektowali tą drogę, że całą asfaltową z wyznaczonym chodnikiem dla pieszych, tak jak to jest na wiadukcie na Mleczarstwie, chodnik o bardziej czerwony, takimi pachołkami oddzielony, żeby tam jest jako chodnik, albo ciąg pieszo-rowerowy. Mieszkańcy chcą, żeby normalny chodnik z krawężnikami, normalny chodnik był tak, jak to się robi, a nie wspomniałem, że jeszcze jest modełka, która się kończy, inwestycja, przebudowa drogi w modełce, żeby tak samo był chodnik, jak i w modełce, tak samo, jak i jest na części Kownat rzędowy, ponieważ część kownat rzędowych jest przy drodze powiatowej, ale część jest przy naszej gminnej, żeby taki był chodnik. Ja poprosiłem projektantów o przeprojektowanie. Ja wiem, że poniosę koszty, bo oni zaprojektowali za ten projekt, który już wykonali, stąd zapłaty. No ale ich poprosiłem, żeby przeprojektowali. Całe szczęście, że nie potrzeba będzie brać dodatkowych map, ale to panią skarbnik też ustaliłem, że jeżeli to będzie dofinansowanie około 5 000 zł pójdziemy na to i myślę, że mieszkańcy na to też pójdą, że robimy w Rykaczewie. Rykaczewo to dla mnie to jest też taka pewna historia z tego względu, że przychodząc, bo w GS-ie pracowałem stricte na wsi, bo tutaj to mam siedzibę w mieście, to trochę się człowiek czuje prawie mieszczuchem, ale przychodząc jeszcze po 12 latach z GS-u, jeszcze uprawiając swoje pole, zostałem zaproszony do spółdzielni RSP w Rykaczewie na takie dożynki w RSP dla całej miejscowości zrobione, no, fajny bal, fajna zabawa i ta sympatia do tego Rykaczewa została. W tej chwili wypływa w Rykaczewie też prośba czy postulat, żeby budować świetlicę. Ja przekonuję mieszkańców, żeby taką świetlicę
modułowo, jaka jest wybudowana w Prążewie, żeby to zobaczyć i obejrzeć, bo nie ukrywam, że ja liczyłem na współpracę na RSP, że świetlica, która jest w RSP, by służyła naszym mieszkańcom. Różnie to się toczy, zresztą spółdzielnia też się rządzi własnymi prawami, a wcale nie najlżejszy byt, dlatego że to spółdzielnia rolnicza, ja liczyłem, że spółdzielnia rolnicza to korzysta z takich samych bonusów, jak indywidualny rolnik, odwrotnie, oni więcej podatków płacą, a z takich bonusów nie korzystają i też trzeba tą spółdzielnię utrzymać. Tutaj to tylko podziękowanie dla pani prezes, która przez tyle lat potrafiła to spółdzielnie, co niektóre spółdzielnie się rozpadły. U nas na gminie są dwie spółdzielnie RSP w komnatach rządowych, spółdzielnia w Rykaczewie, ale to chyba dzięki temu, że tam są prezesi, którzy znają twoją profesję i chcą dla tych pewnej grupy ludzi i dla tej spółdzielni oddać swoje prawie życie i swoje zdrowie, bo się poświęcają. Czy pan Jerzy Wróblewski, czy pani Urszula, naprawdę wspaniali prezesi. O świetlicy też trzeba rozmawiać, ale my, tak jak powiedziałem, trzeba pamiętać o tych innych miejscowościach, bo jeszcze przecież może najmniej w tej chwili, ale już potrzeby są na danie Stumniu, bo Niestum się też intensywnie rozrasta. W tej chwili trzeba by było już chociażby ze 4 ulice przykryć asfaltem, ale na razie trwają budowy. Jeżeli się ma 57 wiosek, a 33 sołectwa, a budżet tylko około 30 milionów złotych, to naprawdę ciężko to pogodzić, a z tego zabiera się jeszcze 6,5 miliona złotych na oświatę. To wiadomo, że to jest taki problem. Tak samo jak problem wynik odnośnie likwidacji Mobilisu. Mobilis obsługiwał mi linię chociażby Mieszki Wielkie, Mieszki Różki, Atle i rano dowoził dzieci i do szkół podstawowych, bo akurat tam do Ciechanowa i do szkół, wtedy się mówiło ponadgimnazjalnych, w tej chwili pewnie wrócimy do nazwy, do szkół średnich, dowoził dzieci i młodzież. Mobilis zrezygnował, trzeba było znaleźć innego przewoźnika, ale zostały mi miejscowości, bo pan starosta podpisał porozumienia z firmą, ale zajęto się tematem między miastami powiatowymi. Płońsk Ciechanów, Pułtus Ciechanów czy Mława Ciechanów, ale zapomina się o takich miejscowościach jak Modła Ciechanów czy Rydzewo Ciechanów, a tutaj stąd mieszkańcy nie mają jak dojechać. Także jeżeli program będzie do 3 września, to ja gwarantuję, że autobusy od 3 września będą dowoziły naszą młodzież i mieszkańców przed 8 do Ciechanowa. Jest ustalone w tej chwili i od 3 września ruszają 3 linie. Jak się nie mylę, to jest linia 789, ale prywatnego przewoźnika, nie naszego ZKM-u, ale prywatnego przewoźnika. Zagwarantowany będziemy mieli dojazd do Ciechanowa, ale odjazd z 2 linii Modła Ciechanów i Rydzewo Ciechanów to będą 2 linie, ranna i popołudniowa, około 16, ale jak będą potrzeby mieszkańców, to wystarczy przyjść, porozmawiać, ewentualnie zadzwonić, bo ja telefony też odbieram. Zadzwonić, będziemy ustalali i trochę bardziej może ten ruch zwiększony. Obawiam się, żeby tylko było chętnych do jazdy. Mhm. Czyli to jest informacja pewna, tak? To jest informacja pewna. Ja długie tygodnie rozmawiałem z różnymi firmami, nie każdy chciał się podjąć, bo każdy działał w ciemno. Mobilis nie dał nam danych takich tematycznych, ile przewoził ludzi. Druga sprawa, że sami mieszkańcy, ja też między innymi korzystałem kiedyś z autobusów, czyli z PKS-ów i też do tego się przyczyniałem, że ta firma było coraz gorzej, bo jak mieszkałem 2 kilometry od Gruduska i autobus przejeżdżał przez moją wioskę, to niejednokrotnie kierowca siadaj przy mnie, te 4 złote, to pierwszy na przy domu mi się zatrzymał, tylko że firma nie miała wpływów. I teraz jest też taka obawa, bo przecież właściciel firmy, czy będzie wysyłał busa, czy inny pojazd, musi zaufać tak kierowcy, że kierowca nie będzie sobie przywłaszczał tych 5 czy 10 zł, tylko będzie nabijał to na kasę, żeby to było opłacalne, żeby taka linia była opłacalna między Modło a Ciechanowem, to przynajmniej 300 zł trzeba by było w ciągu jednego dnia zarobić, czyli z wpływów biletu. A bilet, jaki to jest koszt?
jest już ustawione. Na pewno tańsze, trochę jak mówili, jest niedużo, bo jak z modli podejrzewam, żeby około 12 zł czy ten, no będzie po 10 zł. I tak co miejscowość jak gdyby spada. Modła Chotum 10 zł, później Wola Powoska Goryczkę, czy 6 czy 5, bo to też jeszcze wyliczenia kilometrów dokładnie, bo ja troszeczkę zmieniam taką marszrutę, że zahaczam, nigdy nie chodziły przez modełkę żadne autobusy. Ja chcę rozpocząć od modełki, żeby w modełce już młodzież zabierać się ludzie do pracy, a przynajmniej ja mam tam jednego pracownika jako z gminy, żeby tam już zabierał ten, jechał przez modę, później przez Chotum, Wolę Pawłowsko-Gorysze i jeszcze skręcał na Gąski i przez Gąski przyjeżdżał, żeby z Gąsek, jak ktoś nie ma czym dowieźć dzieciaka do, albo młodzież dojechać do Krasiniaka, czy do zespołu szkół numer 1, czy 2, czy 3, żeby mógł sobie wsiąść w autobus prawie że pod domem i dojechać do Ciechanowa. Czyli zatem jest to bardzo dobra informacja dla mieszkańców modelu. Dla tych mieszkańców tak, ale jeszcze zostają mi takie miejscowości, chociażby, bo Rudki, Borki częściowo mają, bo ZKM obsługuje, ale są Rudki i chociażby Głowice. Są jeszcze takie miejscowości, Rzeczki jeszcze też ZKM obsługuje, ale wypada mi miejscowość chociażby Jagórka Rydzecka, to tam nie ma żadnej komunikacji oprócz tego naszego gimbusa, bo przewozem dzieci zajmie się firma na naszym terenie, która jest z ujazdówka i on będzie ten właściciel tej firmy, czyli swoimi autokarami, bo tutaj są autokary, nie busy potrzebne, będzie dowoził naszych dzieci. Zastanawiam się, bo, albo może nie, dla dzieci dojeżdżających gimbusem w naszej gminie zostawię taką niespodziankę. 3 września, pamiętajcie tylko jedno, jak zobaczycie biały autobus, to jest też gimbus, ale trzeba do niego wsiąść, zresztą będzie oznakowany, że to do przewozu dzieci. Czyli jak widzimy biały autobus, to wsiadamy. Tak jest. Nie zastanawiałem się, tylko wsiadamy. Zobaczycie na pewno, ale to zobaczycie 3 września. Dobrze, panie wójcie, bardzo dziękuję za rozmowę. Na koniec jeszcze raz bym poprosiła o zaproszenie naszych widzów na dożynki, bo zbliżają się dużymi krokami, więc kamera jest wójtem. To jeżeli państwo pozwolicie, to tak, to ja zaproszę przede wszystkim panią redaktor. Obiecuję, że będę. Bo to mam najbliżej, ze swoim ukochanym partnerem. I zapraszam serdecznie państwa też na dożynki. Zaczynamy od godziny 12:00. Mszą święto, o której się rozejdziemy, zależy od państwa i od pogody. Serdecznie zapraszam jeszcze raz. Dziękujemy, panie wójcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu natomiast dziękujemy za uwagę i do zobaczenia na gminnych dożynkach już w niedzielę o godzinie 12:00 w Niestumiu. Do zobaczenia.